Hello! Pogoda, jak widzicie, na słowo honoru dzisiaj. Ale to nie zmienia faktu, że trzeba działać. Zaraz powinien być, albo już jest przywieziona dodatkowa bryka piachu. Piasek w zależności tak naprawdę od tego, co zauważyłem, ale zresztą to jest potwierdzone tam od ich strony, różnie się zagęszcza, powiem wam. On jest brany z tej samej kopalni najczęściej, ale w zależności od swojej barwy, co ja zauważyłem, różnie się zagęszcza, bardziej mniej. Tak więc to też jest spowodowane tym, ale tak samo jak na Jabłonkowej, przy okazji budowy trzech domów, gdzie później jeszcze było. No, zdarza się najczęściej, że wystarcza te 160 ton około. Tu było przywiezione w sumie 5 bryk po 30, czyli 150. No i dzisiaj jeszcze bryka została domówiona. Ale następnym razem już, bo to już jest któryś raz z rzędu, następnym razem od razu bierzemy odrobinę więcej, czyli będziemy brali 6 bryk. Po to, żeby ewentualnie trochę zostało tego piasku z 10 ton, niż właśnie sytuacja taka, jak nastąpiła wczoraj, że zostaliśmy zablokowani przez to, że po prostu źle zamówiłem, tak? Czyli nie wziąłem pod uwagę tego, żeby lepiej zostało odrobinę piasku, czy też połowa wywrotki, a połowa zabrakła. No. Pierwszy raz stoję za nią, jak jest odpalona na wstecznym, i dopiero teraz słyszę, jak to tak naprawdę denerwuje ten dźwięk. Można lecieć. I look at you. To, co robimy na co dzień, czyli tak jak teraz budujemy, to mi sprawia największą przyjemność tego wszystkiego, radochę z nagrywania filmu, bo coś widać, że się coś dzieje, idzie do przodu, to wszystko fajnie, tak więc oby tak dalej. Zdążyłem przed. Zdążyłem przed, ale tu może być taka sytuacja, że będzie miał problem z tym. To będzie ciężko zabrać. A może. Beton towarowy. Nie złamał się. Look at me. Tu nam wykipruje, tam podjedzie i będzie git. Przerzucimy narożnik, właściwie narożnik, 1/4, drugie warstwy tylko oczywiście. Żebyśmy tak dronosławo odpalili, jak przyjedzie. Wiatru nie ma dzisiaj, bo wczoraj miałem polatać trochę, ale nauczony jakże krótkimi doświadczeniami, jak pada. Jak wieje wiatr, nawet nie ma mowy o lataniu, bo nie dość, że bateria jeszcze raz szybciej się zużywa i raz go zgubiłem, przecież poleciał 600 metrów. Cudem tylko, bo cudem, znaczy w cuda to ja, nie no, chyba się zdarzają cuda. Ale powiem wam, że był, obawa była jak nie wiem co. Tego byłby dokładniejszy krokodyl, ale krokodyl jest bardzo ciężki sam w sobie. Łyżka jest ciężka
i daleko bym nie mógłbym tak na wysięgu robić jak na tym. Sam krokodyl waży jeszcze raz tyle, co tam ta łyżka. Sprzęcior chodzi na zewnątrz, jest dużo jednak głośniejszy niż w środku. Kawa jeszcze ma takich trochę ze starych prac wyciągał to wszystko, w sensie z tych byłych prac. Bo kurczę, mówię, że sprzęt jest do tego kupiony, żeby on to robił. Kawa w tym czasie ma robić co innego. Ja to po to wrzucam hałduję na kubkę, że zaraz podjadę i... Będę miał wrzucone tutaj w tym miejscu, to sobie spokojnie to wszystko rozgarnę. Nie wiem, czy wrzucać wszystko, żeby potem nie było. Trzeba wyrzucać ze środka, lepiej dowieść mi parę łyżek z tej pozostałej części tutaj. Kawa przymiar robi do ściągania. Zacznę ściągać od tamtej strony, rozplantowywać oczywiście im. Co? No? 11,8. No to nabij coś na górę i wyszlifuj, czy coś. No. Tak. Widzę, że kawa przez te... Właściwie już lata, jak ze mną współpracuje. To już ponad 2 lata pełna. No to... No to więcej. No to załapał chyba mimowolnie, wiesz o co chodzi. Bo ja mu tak pełne 2 lata mówiłem, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. I widzę, że teraz kawa dalej do Pawła. Wiesz o co chodzi? A dzisiaj mam mnóstwo papierkowych rzeczy do załatwiania, urzędowych takich. W związku z tym, co wam wczoraj mówiłem. Muszę dzisiaj notariusza ogarnąć. Myśli Boże, jakby ktoś szukał notariusza, to polecam panią Wolską. Już jestem. Powiem wam, że mój smartfon to jest moje biuro. Zwykły telefon za 500 zł czy za 600. Ja wam kiedyś w książce jest napisane, ale opowiem wam, albo namówię, znaczy namówię. Aha, żeby była też jasność. Ja nie musiałem absolutnie namawiać mojej stokrotki. Czyli my ze stokrotką ten biznes tworzymy wspólnie tak naprawdę. My jesteśmy świadomi tego, że to jest nowość. No jesteśmy świadomi tego, co robimy, naprawdę. Mało rzeczy, które ja robię, które publikuję, są nieprzemyślane. Zdarzają się również i takie niestety, bo to trzeba powiedzieć niestety, ale najczęściej te nieprzemyślane również bez jakiejś większej tragedii się odzew był, bez jakiejś większej tragedii. Poproszę stokrotkę, żeby przeczytała może sprawę, która mnie dopadła zaraz jak pojechałem do Niemiec, jeszcze bez Pawła, na pierwszą robotę jak pojechałem do Niemiec. Jak na pierwszą robotę pojechałem do Niemiec,
no, osoba, która siedziała od początku internetu, jak się tylko pojawił i zabrakło internetu na co dzień, od ręki, no to powiem wam tą historię, bo tu pewnie było uzależnienie, no. Każdy z nas dorosły, co zasypia ze smartfonem, jest uzależniony, tylko nie każdy się potrafi do tego przyznać i tyle. Ja oprócz tego, że dużo korzystam ze smartfona w domu i tak dalej, ale ja na tym zarabiam pieniądze. To jest, myślę, że też jest jakieś nieusprawiedliwienie, ale różnica mała. Mogę się mylić, oczywiście, często się mylę, tak jak każdy z nas, ale potrafię się do błędów przyznać i staram się wyciągać wnioski, po prostu. To opowiem wam, małą traumę przeżyłem. No i ktoś, kto się nie znalazł w takiej sytuacji, no to nie wie, o czym mówię, ale myślę, że wielu z was się domyśla, albo będzie domyślało, kurczę, co by było, gdybym ja się znalazł w takiej sytuacji. Bo takie są czasy, że dzisiaj bez tego się nie da funkcjonować tak naprawdę. Jak dyrektora dopadł internet, Pawła dopadł Facebook, moją mamę dopadł internet, no to jak moją mamę dopadł internet, to ja już uwierzę we wszystko. Gdzie to jest osoba taka nietechniczna, nie interesuje ją to w ogóle, a ona zaczyna surfować. Gdzie byłam miliard razy przez tatę, czy przeze mnie, czy przez brata namawiana do tego, żeby w końcu przesiadła się na smartfona i w tym roku ma pierwszego smarta jakiegoś tam. S3, czy no jakiegoś małego. Mój pierwszy był S3 mini. Bardzo długo go miałem. To też było, kurczę, i tak dosyć późno się przeskoczyłem na smartfona, bo dopiero gdzieś z pół roku przed tym, jak wyjechałem do Niemiec, można byłoby to sprawdzić kiedy, tak więc dosyć późno się przestawiłem na Androida. Miałem wcześniej bardzo dużo, korzystałem, miałem Nokię zawsze. Od pierwszej Nokii, pierwsza moja Nokia to była 3210 i sobie wyobraźcie, jedyna taka Nokia w szkole była na Strzeleckiej. Później na tym parę złotych też pieniędzy na swoje duperele, na ciuciu zarobiłem w szkole średniej, jak wyczaiłem, no bo miałem dosyć szybko internet, umówmy się, miałem dosyć szybko internet, byłem troszeczkę bardziej poinformowany, coś mnie interesowało, to sobie to znajdowałem w internecie i robiłem, korzystałem z tego, korzyści z tego miałem po prostu. A 3210 Nokia miałem pierwszą w szkole, później było tego sporo, jak porobiłem, która miała wibrację. Trzeba było, w tej Nokii akurat miała wibrację, a dodatkowo miała, wyobraźcie sobie, niestandardowe podświetlenie LED. Zrobiłem niebieskie LEDy, wymieniłem w Nokii. To kurczę, to był hit jak nie wiem co. Wtedy jakbym się za to wziął, mógłbym być dzisiaj milionerem, bo to było tylko zrobione tak, żeby mieć na ciuciu i na weekend na fazę. I wystarczyło. Awa! Tu dać? No. Tu dać? No bo może sypnąć, jakby ten tutaj, to po trzech dach, nie? Wiesz, o co chodzi. To się aż prosi, żeby na koszulkę napis taki zrobić. A, wyłączy się zaraz pilot. Wcześniej widzieliście, jak to się odbywało. Wrzucałem fadrolą tyle, co sięgnąłem, no i resztę ręcznie trzeba było rozgarniać. Na tym oszczędzamy cały dzień pracy. To jest 20 godzin pracy chłopaków jest oszczędzone, a dzisiaj mamy już zawibrowane na tą pracę, czyli na zasyp, na zawibrowanie mogę przeznaczyć 20 godzin w sumie. Jest przeznaczonych wczoraj 8. Nawet nie całe 8. To dzisiaj przy dobrych układach to będziemy mieli... Nie, dzisiaj może nawet nie, spokojnie. Jak to dzisiaj skończą, zawibrują i zrównają powierzchnię, to świat. Jutro kanaliza, czwartek, piątek beton. Jeszcze jedno? Aha,
i pamiętajcie, bo wtedy jest najlepiej widoczne. Jak już macie po... Jak już macie... Najczęściej robi się zasyp na zewnątrz od razu. My mamy doświadczenie, jak widzieliście, robiłem po części, żeby skrócić cały proces. No i się udało skrócić go cały dzień. Jeżeli robicie zasyp na zewnątrz, czyli standardowo, i później dopiero do środka sypiecie, to sprawdźcie koniecznie ściany, czy nie popękały przy zasypie na zewnątrz. Sprawdźcie koniecznie ściany, bo to wtedy widać doskonale na czarnym mazidle już. I jeżeli się pojawi rysa, to od razu bez paniki takiej, że już wizja zburzonego budynku, bo nic się takiego nie wydarzy, ale trzeba to skonsultować wtedy z kierownikiem budowy. Są bardzo proste sprawy, żeby to naprawić. Wystarczy trzpień w tym miejscu zrobić i zapominacie naprawdę o temacie. Ale przede wszystkim sprawdźcie, jak już sprawdzicie, jak jest rysa, sznurem strzelcie po wewnętrznej stronie muru dla odmiany, nie po zewnętrznej, tylko po wewnętrznej stronie muru sprawdźcie sznurem, jak to wygląda, czy nie jest, czy nie ma banana, bo jeżeli jest już banan, to już niestety wtedy już jest wtedy grubszy temat. Co? Tak jak mówisz, dyrektor. A jak jest rysa na ścianie, to wystarczy wyciąć w tym miejscu, oczywiście, no jak już macie na zewnątrz zasypane, jest styropian. No wiąże się to z tym, że trzeba ten element wymienić również styropianu, no bo musicie wywalić mur w tym miejscu. Najlepiej go wyciąć, bo kuć nie będziecie kuli, bo niestety uszkodzicie większą część muru. Młotem na przykład 5-kilowym czy 10-kilowym. Natomiast jeżeli z jednej strony natniecie fleksem, z drugiej natniecie fleksem, od góry pukniecie warstwa po warstwie, będą wam pękały. Jak w Karate Kid, coś takiego. Te listewki, to oni zawsze rozwalają. No i wtedy to się szaluje. Koniecznie zakotwić wtedy chemicznie 4 pręty, normalnie tak jak w takim trzpieniu, do ławy fundamentowej. 4 pręty zakotwić chemicznie. Zakotwić chemicznie. Wystarczy, jak zrobicie to, że wlejecie suchy cement. Znaczy cement rozrobiony tylko z wodą. I tak macie zakotwione, zalewacie wtedy i naprawdę zapominacie o temacie. Natomiast jeżeli wydarzy się tak, bo również się wydarza, że zdarzą się na przykład zdarzy się takich pęknięć na krótkim odcinku więcej. Na przykład jak bym teraz przypierdzieli, no teraz mało prawdopodobne, no ale załóżmy, że przez nieuwagę koparką uderzam w to, rozwalam mur, że narożniki nie strzeliły, ale na przykład na odcinku metra czy dwóch są dwie rysy. No to wtedy w miejscu tych rys i górą jeszcze musicie wylać na warstwę chociaż 12 cm mini wieniec taki na ścianie fundamentowej. Chociaż powiem wam, że coraz częściej słyszę o tym, ja jeszcze nie miałem okazji, no bo wiecie, na czym my bazujemy tak naprawdę, ale coraz częściej słyszę o tym, że w projektach nawet na tak niskiej ścianie fundamentowej projektanci już projektują wieniec obwodowy tego wszystkiego. No ja nie jestem konstruktorem, projektantem, ale potrafię liczyć. Mam do tego odpowiedni soft, taki sam zresztą, na którym oni bazują. No i jest to wszystko przewymiarowane przy takiej warstwie. Jeżeli ja bym osobiście miał 8 warstw w górę, oczywiście bym rozważył i bym zrobił również taki wieniec. Przy tak niskiej ścianie, przy uwadze, nie ma absolutnie takiej potrzeby go wykonywania. Poza tym to jest budynek lekki, wieniec właściwy budynku ma 30 cm, również robi to robotę. No i są te trzpienie, które usztywniają tą jedną ścianę w oryginale, do której nie dochodzą żadne ściany działowe, bo również ściany działowe nadają sztywności konstrukcji. No, to tyle teorii. A ja teraz jadę załatwiać nam przyszłość. Przekazuję temu oto osobnikowi płci męskiej, gatunek nieznany, bo kiedyś nawet jak krew gdzieś się skaleczył i kapnęła krew na kostkę, to kostkę zeżarło betonową. 4,5 cm na wylot. My sobie równamy. Paweł tam zagęścił na 2 razy. Ja już sobie przymiar zrobiłem. Także nie ma lipy. Jest kawa, jest impreza. Lecimy dalej, nie? Oj, będzie ciepło, kurde, dzisiaj. Wczoraj popadało. Ta.
Ta. No i to jest nasze równanie. Równać to ogólnie to ja będę później w koło, a Paweł poziomicą dwójką. Nie wiem jaki plan jest na dzisiaj ogólnie. Wiem, że na razie robię. Pracuję. Paweł jedzie następną parcelę. Ja już tu se rozplantowuję. Jak widać i słychać, czuć. Może nie być słychać, to jednak zagęszczarka nie chodzi cicho. Ma tą moc, ma tą siłę. Jak to się mówi. No i widać, pięknie, ładnie. Nie będę mówił brzydko. Pędzę dalej. Zrobione. Chłopaki równają. Paweł jak skończy wibrować, bo już kończy drugi raz jechać drugą warstwę, to kabulec zaczyna ściągać już na wymiar 12 cm, czyli tyle co będzie miała płyta chudziaka betonowa, a Paweł już będzie listki do folii kubełkowej na gotowo montował, no bo już tego nie zniszczymy. I w momencie jak zalejemy chudziaka, mam nadzieję w piątek, dzisiaj mamy środę, to mam nadzieję, że w piątek właśnie i od razu sobie wtedy wyrównamy na zewnątrz już podlecę mecolakiem, żeby ją zostawić na następną naszą wizytę, jeżeli już, jak już będziemy ściany nośne murowali. Ale to w zależności od kilku czynników jest, tak więc mamy co robić, bo lecimy robić zero na myśli burz, tam gdzie stał kontener kiedyś. Lecę do pana Wołka z Myśliborza. Każdy wie z Myśliborza, że u niego są najlepsze czereśnie, najsmaczniejsze. I mówił mi w tamtym sezonie, jak załapałem się na ostatnie czereśnienki z delegacji, jak wróciliśmy, to czy między delegacjami, to mówił, że jak już będę gotowy na wiosnę do sadzenia, to mam podjechać. On mi powie, jaka odmiana i gdzie mam kupić sprawdzone miejsce. Tak więc jadę. Tak wydumaliśmy wspólnie ze Stokrotką, że 4 mi wystarczą czereśnie. Jak taki jeden szpak się wpieprzy na czereśnie, to się naje, tak bym to spokojnie, a chcielibyśmy zasadzić w tym tygodniu owocowe drzewa. Ja czereśnie 4 i mi wystarczy. Stokrotka chce jakąś tam brzoskwinię, pewnie jabłko, gruszkę, więc zobaczymy. Cordia i Summit, takie odmiany, to są te, co mi mówił, te co przychodzisz i najwięcej ich zjadasz. Cordia i Summit i okazuje się, że normalnie tam gdzie byłem ostatnio, wam pokazywałem koło pogotowia u kwarty, normalnie można u niego sobie zamówić, z dnia na dzień ponoć ogarnie, tak więc za chwilę będę wiedział. Biorę dwie te, mówił mi, to jest osoba, która się zajmuje kilkadziesiąt lat czereśniami, mówi, żebym sadził w siatce 5 na 5 metry, to od ogrodzenia, czyli 5-5 i fajnie, bo nam odejdzie trochę terenu w sensie wizualnego, w sensie wizualnym właściwie. Lipomar, nie da rady od ręki, czy też nawet na poniedzieli, dopiero po 19 maja w Leniczkach, ale to za daleko dla nas, dla mnie. Będzie się trzeba wybrać do szkółki, gdzieś chyba za Brzeźnem, czy koło Brzeźna, jest tam w stronę Ściechowa, tam gdzieś w stronę Dębna właściwie chyba. W tamtym kierunku dostałem namiar, chyba nawet już o tym wspominałem. Nie pamiętam, wiem od kogo miałem. Dobra, zaraz sprawdzę na SMS-ie i będę wiedział. Znajomy niestety nie ma czasu, żeby wpaść i mi porobić trochę odwiertów, żeby zobaczyć, żeby znaleźć grunt przepuszczalny na działce. Tak więc postanowiłem zrobić to na pałę. Postanowiłem to zrobić na pałę. Ale nie jest źle. Wydaje się. Chodzi jak masło. Teraz
interesuje piasek, żwir. Tu w tym miejscu zrobię studnię chłonną dużą. Przywiozę 30 ton piasku. Czy nie ja przywiozę? Pewnie Daniel. W wolnej chwili. Ale jest piaseczek. To się okaże, czy jest, czy go nie. Byłby żwir, ale nie jest źle. Znowu przesłuchanie na komendę. Masz przesłuchanie na komendę znowu? Nie, nic nie ma. To dobra. Dobra, co ja miałem zrobić? Aha. To nie tu co miałem zrobić, bo tu jest zarobione. Zobaczcie, piaseczek elegancki. Gdzie on jest mokry w tej chwili, powiem wam. Mokry jak cholera, ale piasek, grube ziarno. Fajnie. Było parę, czym niżej, czym głębiej, tym bardziej mokry, tak więc zobaczymy. No liczę na to, że będzie przyjmowało wodę, która tutaj będzie, ta woda tam naturalnie szła w grunt, ale śmierdzi. Fu. Ale widać po przekroju, co się dzieje, nie? Więc uważam, że będzie ok. A jak nie, to będę jeszcze głębiej leciał. Niemniej jednak i tak chcę ją zdrenować, tą działkę całą. W najbliższym czasie dwa dreny puszczę. Również tam wykopię studnię chłonną. Jeden do tej dren, drugi pójdzie do tamtej, a oprócz tego to, co naturalnie będzie spływało. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tak jak wam mówiłem, ten prąd i internet. Żebym w momencie, jak będą kończyć ogrodzenie, żebym odpalił alarm i system, będą stały jednak kontenery. Dobra. Lecę dalej. Koniec możliwości zasięgowych. Ale cieszy mnie niezmiernie to, co się tam znajduje na dole. A na dole znajduje się piaseczek. Mokry, ale piaseczek. Piasunio, elegansiunio, nawet żwir się pojawia. Więcej się nie da głębiej. Ale to też jest fajna sprawa, że nie ma wody gruntowej wysoko. Ale normalnie widać żyły piasku. Tam szczególnie.
mokry jak cholera się zaczyna robić, czyli... Dobra, nie ruszam. Zabezpieczę tylko głębokie wykopy. No i nie powiem, że ucieszyłbym się, jakby popadał deszcz. Zobaczcie, wejdą. Praktycznie dwie bryki piasku wejdą. Teraz czy mi jeszcze jest tutaj potrzebny sprzęt? Chyba nie. Jutro będziemy mieli tam wykop. Jutro kanaliza będzie zrobiona i siatki, w piątek beton. No i wpadamy na poetów. A mamuśka mi ostatnio mówiła, że mi przywiózł przy okazji łyżkę tego żwiru, jej się u mnie spodobał, tego kamienia. Czemu nie właściwie? Ale z drugiej strony może mi się przydać tu. Tam się nie pali. Tak więc bez obaw. Skończymy tu zero. Przerzucamy siły na myśliwość. No, tu będzie potrzebne, przecież prąd z wodą mam dylemat. Z wodą mam dylemat, zastanawiam się, czy nie wpiąć się tutaj, gdzie jest to wypuszczone przez chłopaków. Ale z drugiej strony tu będzie problem taki, że na zimę będzie problem. Przyłączę, pewnie trzeba będzie robić i tyle. Kładę dlatego tam, bo jak kapie olej trochę na koniec, żeby mi nie kapał na kostkę już z łyżki, z siłownika. A na dach niech se kapie. Dach tylko z drona widać. Pierw zajadę do sklepu BHP. No i jeżeli okazałoby się, że tutaj nie ma, no to polecę wtedy na miasto gdzieś kupić, no. A i tak muszę jechać na miasto po jakimś piciu, ale myślę, że jednak im jakiegoś energotrzaska wezmę, bo kawa w taką pogodę przy takim wysiłku fizycznym tylko spowoduje, że się będą bardziej chłopaki pocić. Dwa by były, a nawet trzy od biedy. Ale są potrzebne cztery. Kątne w takim razie. Nie, to nie może być. Zaraz to się zobaczymy, ile z dziury kreta wody naleciało. A może to wszystkie krety z całych myśliborzyc tutaj teraz do tej dziury wpadną. No zobaczcie. Płynie wodeczka, ale ładnie wpijana zostaje na dole. Na dnie elegancko. Ule, wielka się zrobiła. Więcej się zrobiło. Raz, dwa, trzy. A to ciekawe. Ciekawe. Cyk. Będzie trójkąt. Duży, ale będzie. Jak dam tam, jeszcze będzie git. A skąd tu płynie ta woda? Ciekawy jestem, jakie będzie wasze zdanie na ten temat. Nie, to gówno za małe jest. Nie mogę się do Belpolu dodzwonić, czy panele dojechały te brakujące. Tu na razie zabezpieczyłem tak na szybko. Zobaczymy. Trzy nowe miejsca się pojawiły z wodą. Bardzo ciekawe jestem, co to było. Wydaje mi się, że kurczę, może taką warstwę trafiłem, gdzie jakaś zwierzyna. Cholera wie właściwie, to by miał zalane te tunele wtedy przecież. Może, nie wiem, no, nieistotne. Ale do chłopaków kupiłem tajgerka. Też co jednego machnę, dawno nie piłem. Z całą pewnością mi nie zaszkodzi. Dalej myślę. Bawłowie jeszcze tylko front został. Kawulec po obrysie poleciał, jak widzicie, na wymiar i później się łatwiej ściąga. Ciężko wtrafić, kurczę, w zależności naprawdę nie wiem, czy wilgotność piachu ma znaczenie.
czy z którego miejsca jest brany w kopalni, bo nieraz nasypie się do połowy bloczka, a po dwóch wibrowaniach praktycznie nie ma co ściągać, a tutaj widzę, że jest co robić. Ale to nie zaszkodzi, zresztą to już znacie nasz sposób, nadmiar wyrzucamy na zewnątrz, nawet jak popada trochę deszcz, to wtedy nie ma błota i się fajnie pracuje dookoła. Listwy wykończone i teraz jeszcze będzie zrobione tak jak zawsze, czyli deska, ale dodatkowo deski zabijemy jeszcze palikami. Po co deska? No po to, żeby nie uszkodzić styropianu. Czyli deska pójdzie tak i do końca budowy, i tu zostanie zabita jeszcze palikami w ten sposób, że nawet jak się będzie coś działo, bo często te deski spadają niestety z tego miejsca, tak więc tu nie będzie obawy, ona już nie wypadnie i to jest bardzo dobre zabezpieczenie deski już do końca budowy przed spadającą zaprawą, czymkolwiek to spada później, a jeżeli coś spadnie na styropian, to jest styropian bardzo kruchy. XPS czy wszystkie tego rodzaju styrodury są bardzo kruche i od razu jest duże uszczerbienie wtedy. A tak jest zabezpieczone i do samej budowy można działać końca. Z kanalizą to jest tak, bo jak widzieliście, chłopaki dzisiaj skończą zagęszczenie i ściągnięcie na gotową wysokość, tak więc super. Jeżeli chodzi o kanalizę, to nawet nie ma sensu dzisiaj lecieć, brać na pałę tego, tylko ja sobie na spokojnie to przygotuję, zobaczę ile czego potrzeba i tak zawsze biorę w nadmiarze, jak zapewne pamięta część z was, co to ogląda, biorę w nadmiarze, nie biorę faktury, tylko biorę WZ-kę i dopiero na koniec, jak już wiem ile czego poszło, ile jest do zwrotu, to wtedy zwracam i dopiero wtedy rozliczam, już konkretnie inwestor już wie dokładnie ile zapłacić, tak żeby nie trzeba było robić zwrotów niepotrzebnych i później jakiegoś, nie wiem, korekty czy coś w tym stylu, tak więc biorę, później zwracam i dopiero na koniec jest faktura. Tu nam centrum handlowe w Myślibożu. Pierwsze centrum handlowe budują. Nie wiem, może centrum zbyt mocne słowo, ale trochę tych sklepów będzie, tak więc dla nas fajnie, tak? No, dla nas co może być niefajnie.